Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Zanim zaczniemy wspólnie liczyć zadania, mam dla Ciebie cztery krótkie wskazówki. Pierwsza sprawa, aby poprawić swoją koncentrację i skupienie, pozamykaj wszelkie zakładki w przeglądarce oraz wycisz telefon. Jest to bardzo ważna kwestia. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu omawianych zadań. Po drugie, sugeruję następującą metodę korzystania z filmu. Mianowicie, wyświetlasz zadanie, dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i próbujesz samodzielnie je rozwiązać. Jeśli nie masz pomysłu, wyświetlasz kawałek nagrania i ponownie próbujesz rozwiązać dalej samodzielnie. I tak kilkukrotnie. Chodzi o to, by ta lekcja nie była tylko odtworzeniem filmu, tylko próbą samodzielnego rozwiązywania zadań. Po trzecie, wyznacz sobie ramy czasowe na dany arkusz i wykorzystaj ten czas optymalnie. Chodzi o to, żeby nie marnować go na jakieś przerywniki, jakieś inne filmiki, inne zakładki. Skup się na swoim zadaniu, na swoim arkuszu na przykład. Po czwarte, postaraj się przerobić cały arkusz jednorazowo, tak aby robić sobie timing i odrobinę przyzwyczaić się do warunków panujących na egzaminie. No i jeszcze krótka prośba. Jeśli materiał będzie dla Ciebie pomocny, proszę o polubienie, komentarz lub udostępnienie dalej, tak aby więcej osób mogło skorzystać. Z góry dziękuję. Teraz zastosuj moje wskazówki i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Rozwiązaniem równania 3 w nawiasie 2 minus 3x równa się x minus 4 jest. W tym zadaniu moglibyśmy po kolei podstawiać tutaj odpowiedzi, ale proponuję rozwiążmy to zwykłą metodą algebraiczną, czyli wyznaczmy sobie x. Najpierw wymnażamy sobie przez nawias. 3 razy 2 to jest 6, 3 razy minus 3x to jest minus 9x równa się x minus 4. Przerzucamy x na prawą stronę, liczby na lewą stronę, czyli mamy 6 dodać 4 równa się x dodać 9x. 6 dodać 4 to jest 10, x dodać 9x to jest 10x. Dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli przez 10. No i mamy 1, to się równa x, czyli x jest 1, odpowiedź A. Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równanie opisującym tę zależność jest. Na początku spróbujmy samodzielnie zapisać to równanie, czyli suma, czyli dodawanie x dodać 15% tej liczby, czyli 15% x ma się równać 230. Teraz 15% to jest inaczej 15 setnych. A 15 setnych można zapisać jako 0,15 w ten sposób. Czyli można to równanie zapisać jako x dodać 0,15x daje nam 230. Albo można to też zapisać jako 1,15x równa się 230. Poszukajmy takiego zapisu. Taki zapis, konkretnie taki, mamy w odpowiedzi C. Rozwiązaniem układu równań takiego jak tutaj podany, jest para liczb. No i teraz która para? Można by oczywiście podstawiać sobie tutaj te pary liczb i zobaczyć, która rozwiązuje, ale ja proponuję rozwiązać po prostu ten układ równań. W tym celu pomnóżmy pierwsze równanie przez 2, po to, żeby mieć tutaj 2x. Wtedy te x się odejmą, czyli będziemy mieli 2x, dodać 3 razy 2, czyli 6y, równa się 5 razy 2, czyli 10. Dolne równanie przepisujemy, czyli 2x minus y równa się 3. Przepisaliśmy. Teraz wykonajmy odejmowanie. Odejmijmy od górnego równania dolne. 2x minus 2x to się skraca. 6y minus minus y to jest 7y. 10 odjąć 3 to jest 7. Dzielimy stronami przez 7. Mamy y to jest 7 siódmych. Czyli 1. Nasz y jest 1. Jeżeli y jest 1, weźmy i podstawmy sobie tę jedynkę, na przykład w to miejsce lub w to miejsce, tam gdzie jest nam wygodnie. Ja podstawię do pierwszego równania. Czyli będziemy mieli 2x dodać 6 razy 1 ma się równać 10. Czyli 2x to się równa 10. Szóstkę przerzucamy na drugą stronę, odjąć 6. Czyli 2x to jest 4, czyli 1x. Dzieląc stronami przez 2, 1x to jest 2. Czyli rozwiązaniem jest para liczb x równe 2, y równe 1. X równe 2, y równe 1 to jest odpowiedź A. Funkcja liniowa f od x równa się m minus 2x odjąć 11 jest rosnąca dla. A
Aby funkcja liniowa była rosnąca, to to, co stoi przy x, współczynnik kierunkowy, musi być większy od zera. Czyli w naszym zadaniu m minus 2 musi być większe od zera, czyli m musi być większe od 2. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź A. I tutaj przypomnijmy, jeżeli mamy postać kierunkową funkcji liniowej ax plus b, to jeżeli a jest większe od zera, z tego wniosek, że funkcja rośnie. Jeżeli a byłoby zerem, z tego wniosek, że funkcja jest stała. Jeżeli a byłoby ujemne, czyli mniejsze od zera, z tego wniosek, że funkcja jest malejąca. O tym pamiętajmy. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty a i b. Funkcja f ma wzór. Aby policzyć wzór tej funkcji, zapiszmy sobie postać kierunkową funkcji liniowej, czyli ax plus b. I podstawmy teraz za x1, za y2 i ponownie za x minus 2, za y5. Czyli będziemy mieli na początku podstawem punkt a, czyli za y2, 2 to się równa a razy 1 plus b. I to samo z drugim punktem, za y5, a za x minus 2, a razy minus 2 to jest minus 2a plus b. Bierzemy to w klamrę, podkreślamy, odejmujemy. Od głównego równania dolne, albo od dolnego główne, nie ma to większego znaczenia. Ja od głównego będę odejmował dolne. 2 odjąć 5 to jest minus 3, a odjąć minus 2a, czyli to będzie a dodać 2a, czyli 3a. B odjąć b skracamy, czyli zostaje tutaj nam 0. Dzielimy teraz sobie stronami przez to, co stoi przy a, czyli przez 3. I otrzymujemy minus 1 równa się a, czyli a jest minus 1. Skoro wyszło nam, że a jest minus 1, podstawmy to minus 1 na przykład do pierwszego równania lub do drugiego, gdzie jest nam wygodniej. Do pierwszego podstawiam. Czyli mamy 2, to się równa a, za a wstawiamy już minus 1, czyli minus 1 razy 1 plus b. Czyli 2 to się równa minus 1 plus b. Minus 1 przerzucamy na lewą stronę, mamy 2 plus 1 równa się b. Czyli nasze b to jest 3. Mamy a, mamy b, zatem równanie funkcji w postaci kierunkowej to będzie y równa się minus 1x dodać 3. Minus 1x dodać 3 to jest odpowiedź d. Punkt a o współrzędny 0,5 należy do prostej k prostopadłej, do prostej o równanie y równa się x plus 1. Prosta k ma równanie. Teraz zobaczmy. Tutaj ważne informacje. Wiemy, że punkt A należy do prostej K i ta prosta K jest prostopada do takiej prostej. Najpierw przypomnijmy sobie warunek na prostopadłość. Dwie funkcje są prostopadłe, gdy iloczyn współczynników kierunkowych A1 razy A2 daje nam minus 1. W tej drugiej prostej współczynnik kierunkowy to jest to, co stoi przy X, czyli 1. Czyli my sobie zapiszmy 1 razy poszukiwany współczynnik kierunkowy A2 daje nam minus 1. Czyli nasze A2 musi być minus 1 po prostu. Czyli ta funkcja prostopadła ma równanie postaci minus 1x plus b. Dlaczego minus 1x? Dlatego, że nam wyszedł współczynnik, jej współczynnik kierunkowy równy minus 1. A teraz jak znaleźć b? Żeby znaleźć b, za x wstawiamy 0, za y wstawiamy 5. Czyli mamy 5, to jest minus 1 razy 0, dodać b. Czyli 5 to jest nasze b, b jest piątką. Równanie naszej prostej to będzie y równa się minus 1x dodać 5. Poszukajmy takiej odpowiedzi, minus 1x dodać 5 to jest odpowiedź b. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości a kwadrat minus b kwadrat równa się 200 i a plus b równa się 8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a odjąć b jest równa. Teraz tak, zauważmy tutaj wzór skróconego mnożenia. A kwadrat minus b kwadrat, można zapisać, że to jest a minus b razy a plus b. I to nam daje 200, tak wynika z treści zadania, to jest tego zapisu. My też wiemy z treści zadania, że a plus b równa się 8. To bierzemy sobie ósemkę i wstawiamy tutaj do drugiego nawiasu. Czyli a minus b razy 8 równa się 200. Dzielimy stronami przez 8, czyli a minus b daje nam 200 ósmych. 200 podzielić na 8 to jest 25. Czyli a minus b to się równa 25. Odpowiedź a.
Liczba modus 5 odjąć 2 dodać modus 1 odjąć 6 jest równa. Musimy sobie przypomnieć, jak działa wartość bezwzględna. Moduł. Moduł z liczby ujemnej, czyli np. z minus 5, generuje nam liczbę dodatnią, czyli 5, a moduł z liczby dodatniej zostawia wynik taki sam. No to teraz sprawdźmy u nas, co będziemy mieli. Tutaj mamy moduł z 5 odjąć 2, czyli moduł z 3 dodać moduł z 1 odjąć 6, czyli moduł z minus 5. No i tak jak mówiliśmy, moduł z liczby ujemnej zwraca nam liczbę dodatnią, a moduł z liczby dodatniej zostawia liczbę dodatnią, czyli mamy 3 dodać 5. 3 dodać 5 daje nam 8, czyli odpowiedź A. Liczba logarytm przy podstawie 2 z 4 dodać 2 logarytmy przy podstawie 3 z 1 jest równa. Obliczmy sobie osobno pierwszy logarytm i osobno drugi logarytm. Zacznijmy od logarytmu o podstawie 2 z 4. Ile to jest? Niech to będzie jakiś x. Korzystamy z definicji logarytmu, czyli mówimy 2 do takiej potęgi musi dać to. Czyli 2 do x daje nam 4. Powinno dać 4. Czyli 2 do x to jest 2 do potęgi drugiej, bo 4 to jest 2 do drugiej. Czyli wykładniki muszą być takie same, czyli x musi być dwójką. Mamy tutaj już wynik, to jest 2. I teraz weźmy sobie, sprawdźmy, co to jest logarytm o podstawie 3 z 1. Logarytm o podstawie 3 z 1, niech to będzie jakieś y. I tak samo z definicji logarytmu. 3 do potęgi y daje nam 1. 3 do potęgi y daje nam 1. A 1 to jest inaczej 3 do potęgi zerowej. Dowolna liczba rzeczywista różna od 0 podniesiona do zerowej potęgi daje nam 1. Czyli 3 do y daje nam 3 do potęgi zerowej. Y musi być 0. Zatem nasz wynik tutaj to będzie tak. Z tego mamy dwójkę. 2 dodać 2 razy 0. Czyli mamy 2. 2 dodać 2 razy 0, mamy 2, odpowiedź C. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f od x równe x kwadrat minus 4 jest. Aby określić zbiór wartości, musimy znaleźć wierzchołek funkcji kwadratowej. I tutaj w tym celu dobrze jest zauważyć, że tutaj mamy postać kanoniczną. Przypomnijmy, postać kanoniczna to jest zapis y równa się a w nawiasie x minus p do kwadratu plus q. I p i q właśnie stanowią nam wierzchołek paraboli. I teraz pod spodem zapiszmy funkcję, którą mamy podaną. To jest f od x, czyli y, równa się x kwadrat minus 4. Na pierwszy rzut oka tutaj ciężko podobieństwo. Ale zobaczmy, my możemy zmodyfikować ten zapis i zrobić to w ten sposób. X kwadrat to jest dla nas x odjąć 0 do kwadratu, no bo to jest nadal x kwadrat, odjąć 4. I teraz przed nawiasem wstawiamy 1, bo jedynka jest elementem neutralnym mnożenia. Czyli nasze a to jest 1, czyli ramiona idą do góry. Nasze minus p to jest minus 0, czyli p jest 0. I nasze q to będzie minus 4. Czyli zobaczmy, wierzchołek ma współrzędne p oraz q. U nas p jest 0, natomiast q jest liczbą minus 4. Oczywiście, jeżeli nie dostrzeżemy takiej formy zapisu, że to jest postać kanoniczna ukryta, to możemy sobie policzyć p jako minus b na 2a ze wzoru na p i q jako minus delta na 4a lub q też można liczyć jako wartość funkcji dla argumentu p. W tym przypadku p jest 0, czyli wartość funkcji dla argumentu 0 i zobaczmy, faktycznie wyjdzie też minus 4. Także taka metoda też jest dopuszczalna, ale lekko bardziej pracochłonna. I zobaczmy, mamy już nasz wierzchołek, punkt 0, minus 4. Zaznaczmy go w układzie współrzędnych. Oś x, oś y i 0, minus 4 gdzieś tutaj. Tu jest nasz wierzchołek, punkt współrzędny 0, minus 4. Ramiona tej funkcji idą sobie do góry, ponieważ nasze a było jedynką, czyli było dodatnie. Czyli jaki będzie zbiór wartości? Zbiór wartości odczytujemy z osi y. Najniższy punkt to jest minus 4 i dojdziemy do plus nieskończoności, czyli to jest nasz zbiór wartości. Y należy od minus 4 do plus nieskończoności, czyli odpowiedź A. Dane są wielomiany w od x i v od x. Stopień wielomianu w od x odjąć v od x jest równy. Musimy najpierw wykonać działanie, czyli odjąć tutaj te wielomiany od siebie. Czyli zapiszmy w od x
odjąć v od x, to będzie u nas w od x to jest, zapiszę sobie w nawiasie, x do trzeciej plus 3x kwadrat plus x minus 11, odjąć w drugim nawiasie v od x, czyli x do trzeciej plus 3x kwadrat plus 1. Tutaj dołożyłem te nawiasy, żeby nie pomylić wielomiarów. No i teraz zobaczmy, jak odejmujemy, to odejmujemy od siebie x w tych samych potęgach. Mamy x do trzeciej, odjąć x do trzeciej, to się ze sobą tutaj redukuje. 3x kwadrat minus 3x kwadrat, to też się ze sobą redukuje. Mamy x, tutaj nie ma x, czyli przepisujemy x. I tutaj mamy minus 11, odjąć 1, czyli minus 12. Czyli zobaczmy, wyszedł nam wynik x minus 12. My szukamy stopnia wielomianu. A stopień wielomianu to jest potęga przy x w najwyższej potędze no, tego wyniku naszego. Tutaj mamy x. X domyślnie to jest x do potęgi pierwszej. To jest nasze x do potęgi pierwszej, czyli stopień to jest 1. Stopień naszego wielomianu, stopień w od x, odjąć v od x, to jest 1, bo taka tutaj potęga została. W ciągu geometrycznym AN mamy A3 równe 5 i A4 równe 15. Wtedy wyraz A5 jest równy. Pamiętajmy, tutaj mamy ciąg geometryczny. Ciąg geometryczny to jest taki, w którym mnożymy sobie przez stałą liczbę. Tę liczbę nazywamy ilorazem. Oznaczamy ją jako Q. I teraz zobaczmy w naszym zadaniu, ile wynosi Q. Przez co ja muszę pomnożyć 5, żeby dostać 15. Żeby przejść z A3 do A4, muszę pomnożyć przez 3. 5 razy 3 daje nam 15, czyli Q wynosi 3. I zobaczmy, mamy znaleźć piąty wyraz ciągu, A5. No to żeby z czwartego wyrazu, zobaczmy, mamy tak, A3 wyraz, A4 i tu będzie A5. A3 wyraz to jest 5, A4 wyraz to jest 15. Ustaliliśmy, że tutaj mnożymy sobie przez stałe Q, czyli przez liczbę 3. 5 razy 3 daje nam 15, 15 razy 3 daje nam oczywiście 45, to jest odpowiedź D. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2? Wypiszmy te liczby. Na pewno jedną z takich liczb jest liczba 2000, czyli 2 na początku i 3 zera. Czyli mamy 2000, suma cyfr tej liczby to jest 2 plus 0 plus 0 plus 0, daje nam oczywiście 2. Teraz kolejne liczby. No to kolejne liczby muszą być takie, które mają na początku jedynkę. I to może być 1, 1, 0, 0, może to być 1, 0, 1, 0 i może to być 1, 0, 0, 1. Ta jedynka z przodu musi stać, bo nie możemy postawić na początku 0. Nie możemy też wstawiać większych liczb od 2. Czyli ta jedynka zawsze stoi na pierwszym miejscu. Jedynie tą drugą jedynkę możemy przesuwać na drugie, trzecie i czwarte miejsce. W sumie mamy raz, dwa, trzy, cztery takie liczby. Odpowiedź D. Dane są punkty A o współrzędnych 1, minus 4 i B o współrzędnych 2 i 3. Odcinek AB ma długość. Stosujemy wzór na długość odcinka, który jest w tablicy. Wzór na długość odcinka AB to jest pierwiastek z XB minus xa do kwadratu, dodać yb minus ya do kwadratu. Teraz tutaj mamy xa, tu jest ya, tu jest xb, tu jest yb. Podstawiamy, zobaczmy co wyjdzie. Mamy xb, czyli 2 minus 1 do kwadratu, dodać yb to jest 3, odjąć minus 4, czyli będzie 3 minus minus 4 do kwadratu, czyli otrzymujemy pierwiastek z 2 minus 1 to jest 1, do kwadratu mamy nadal 1, 3 odjąć 4, 3 odjąć minus 4 to jest 3, dodać 4, czyli 7 do kwadratu, a 7 do kwadratu daje nam 49, czyli mamy pierwiastek z 50. Pierwiastek z 50 możemy zapisać, że to jest pierwiastek z 25 razy 2. No i teraz pierwiastek z 25 to jest 5, no i pierwiastek z dwóch zostawiamy. Czyli 5 pierwiastków z dwóch, odpowiedź C. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa równa się kosinusowi 47 stopni. Wtedy miara kąta alfa jest równa. Musimy skorzystać w tym zadaniu ze wzorów redukcyjnych, które są w tablicy i przypomnijmy takie dwa ważne wzory. Jeden z nich to, że sinus
90 minus alfa można zapisać jako cosinus alfa. Z tego wzoru tutaj za chwilę skorzystamy. Moglibyśmy też kombinować ze wzoru cosinus 90 minus alfa równa się sinusowi alfa. No i teraz zobaczmy. Zastosujmy ten zapis do tego wzoru. U nas cosinus alfa to jest cosinus 47 stopni, czyli alfa to jest 47 stopni. Zatem sinus 90 stopni odjąć 47 stopni równa się cosinusowi właśnie 47 stopni. 90 odjąć 47 to jest 43, czyli sinus 43 stopni to jest cosinus 47 stopni. Czyli poszukiwany kąt, tutaj inaczej moglibyśmy go oznaczyć jako beta. Poszukiwany kąt beta to jest 43 stopnie, bo tu nam wyszedł sinus 43 stopni. Odpowiedź D. Chodzi o to, że taki zapis mamy w tablicy z tą alfą, a my w zadaniu akurat alfę mieliśmy w innym miejscu zapisane przy sinusie. Tutaj był sinus alfa. Ja mogę sobie roboczo ten kąt oznaczyć jako beta i wtedy wychodzi nam 43 stopnie. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg AN określony wzorem AN to jest 2N kwadrat minus 9 dla N większego równego od 1. Szukamy wyrazów ujemnych, czyli chcemy, żeby nasze AN było mniejsze od 0. Czyli 2N kwadrat minus 9 mniejsze od 0. No i musimy rozwiązać sobie taką nierówność, albo możemy po kolei podstawiać liczby i sprawdzać, które są ujemne. Rozwiążmy ten zapis, czyli 2n kwadrat mniejsze od 9, n kwadrat mniejsze od 9 drugich, czyli od 4,5. N kwadrat mniejsze od 4,1 drugiej. No i teraz zobaczmy, czyli jakie liczby? Pamiętajmy, że n-ki są liczbami naturalnymi w ciągu. Te n-ki, one są liczbami naturalnymi, większymi, równymi od jednego, czyli n należy do naturalnych, dodatnich. No i teraz podstawmy sobie po kolei za n, co możemy podstawić? Możemy podstawić sobie 1, czyli 1 do kwadratu, czy jest mniejsze równo od 4,1 drugiej? Owszem, jest. Dla dwójki 2 do kwadratu, czy jest mniejsze od 4,1 drugiej? No 4 jest mniejsze od 4,1 drugiej, owszem, zgadza się. No i dla trójki sprawdźmy 3 do kwadratu mniejsze od 4,1 drugiej. To już nie zachodzi, to już jest sprzeczne. Czyli mamy tylko dwie liczby. Takimi liczbami jest 1, n równe 1 oraz n równe 2. Odpowiedź C. Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa. Zaznaczmy sobie przekątną i przypomnijmy na wzór na przekątną sześcianu. Przekątna sześcianu to jest A pierwiastków z 3, gdzie A jest właśnie długością krawędzi sześcianu. Czyli u nas krawędź sześcianu ma długość 9, czyli nasze A jest równe 9, czyli przekątna D to jest 9 pierwiastków z 3. 9 pierwiastków z 3, odpowiedź C. Średnia arytmetyczna 6 liczb 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa. No to policzmy sobie średnią arytmetyczną, czyli 3 plus 1 plus 1 plus 0 plus x plus 2 podzielić na liczbę elementów raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ta średnia ma wynosić 2, czyli korzystamy ze wzoru na średnią. Sumujemy wszystkie elementy i dzielimy przez ich liczbę. Mnożymy stronami przez to, co stoi w mianowniku, czyli przez 6. Mamy zatem 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 2 mamy 7 plus x równa się 2 razy 6, czyli 12. 7 przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli x to jest 12 minus 7, czyli nasz x to jest 5. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź C. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe. W tym zadaniu zastosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc omegi. No i teraz tak, omega, no to mówi nam, ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych. Czyli wszystkie możliwe zdarzenia to są wszystkie liczby dwucyfrowe. A liczb dwucyfrowych, no to na pierwszym miejscu, na cyfrze dziesiątek, mogę postawić dowolną
cyfry od 1 do 9, czyli tutaj mam 9 możliwości. Natomiast na cyfrach jedności możemy postawić dowolną cyfrę od 0 do 9, czyli mamy 10 możliwości. 9 razy 10 to jest 90 możliwości, nasz mianownik to jest 90, a teraz zdarzenia sprzyjające. Zdarzenia sprzyjające, czyli takie, gdzie mamy liczbę podzielną przez 30. Liczby podzielne przez 30 to będzie 30, 60 oraz 90, czyli mamy takie trzy zdarzenia nasze, a równa się 3. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to są 3/90, ewentualnie 1/30 po skróceniu, ale mamy odpowiedź C/3/90. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa. Wzór na objętość walca, znajdziemy go w tablicy, to jest pole podstawy razy wysokość. W podstawie mamy koło, pole koła to jest πr kwadrat razy wysokość h. Teraz zobaczmy, skoro przekrój osiowy jest kwadratem, to wysokość jest równa 6, bo jest to kwadrat o boku długości 6. No i podstawa, czyli średnica, też musi mieć długość 6. Skoro średnica, czyli dwa promienie, równają się 6, czyli jeden promień to jest 3. Jeden promień okręgu w podstawie ma długość 3. Podstawiamy zatem za promień 3, a za wysokość 6. Zobaczymy, co wyjdzie. Pi razy promień, czyli 3 do kwadratu, razy h, czyli razy 6. Mamy 3 do kwadratu, to jest 9. 9 razy 6 to jest 54 pi. 54 pi, tutaj jest odpowiedź B. Dany jest rąb o boku długości 4 i kącie ostrym 60. Pole tego rąbu jest równe. W tym zadaniu stosujemy wzór na pole rąbu, które jest w tablicy. I pole rąbu możemy policzyć z takiego wzoru. To jest a kwadrat razy sinus kąta alfa, gdzie a kąt alfa to jest kąt między dwoma bokami rąbu. Nie ma to znaczenia, czy to jest kąt ostry, czy kąt rozwarty. No to w naszym zadaniu my mamy a równe 4 i kąt alfa 60. Czyli u nas pole rąbu to będzie 4 do kwadratu razy sinus 60 stopni. 4 do kwadratu jest 16 razy pierwiastek z 3 przez 2. 16 z dwójką się skraca, mamy tutaj 8. Z 8 pierwiastków z 3, odpowiedź C. Kula ma objętość V równe 288 pi. Promień R tej kuli jest równy. Tutaj zastosujemy wzór na objętość kuli, który jest w tablicy. V kuli ma wzór 4 trzecie pi razy promień do trzeciej. I wzór na objętość przyrównujemy do tej objętości, czyli do 288 pi. Pi sobie skracamy stronami. Mamy 4 trzecie promień do trzeciej równa się 288. Mnożymy sobie, albo podzielmy najpierw przez 4 stronami, czyli 1 trzecia promienia do trzeciej, to jest 288 podzielić na 4, to będzie 72. Mnożymy teraz stronami przez 3, żeby się pozbyć tej trójki. Promień do trzeciej to jest 72 razy 3, 216. No i pierwiastkujemy stronami przez pierwiastek trzeciego stopnia, czyli jaka liczba do trzeciej potęgi daje 216? No taką liczbą jest liczba 6, czyli promień tej kuli to jest 6, odpowiedź A. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 90, wtedy pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe. Zobaczmy, graniastosłup prawidłowy trójkątny, czyli on ma w podstawie trójkąt równoboczny, dolnej, jak i górnej podstawie, czyli mniej więcej tak wygląda. I wiemy, że wszystkie krawędzie są tej samej długości, czyli tu zaznaczam A, tu zaznaczam A, tu zaznaczam A, wszystkie krawędzie boczne oznaczam jako A i wszystkie krawędzie górne też oznaczamy jako A. Czyli mamy w sumie 9 krawędzi, czyli 9A i to 9A jest równe 90. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 90. Dzielimy sobie stronami przez 9, czyli 1A to jest 90 podzielić na 9, czyli 10. Jedna krawędź ma długość 10.
Pytają się o pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej to jest 2 razy pole podstaw, podstawa dolna i podstawa górna, dodać 3 razy ściana boczna, a ściana boczna jest kwadratem o boku A. Bo mamy 3 ściany boczne, czyli 3 razy A kwadrat. I teraz tak, pole podstawy, tutaj mamy pole trójkąta równobocznego. Wzór na pole trójkąta równobocznego jest w tablicy. To jest A kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Czyli u nas za A wstawiamy 10. Czyli może tak, podstawmy sobie w to miejsce A kwadrat pierwiastków z 3 na 4, czyli mamy 2 razy A kwadrat pierwiastków z 3 na 4, dodać 3 A kwadrat. Otrzymujemy dwójka, z czwórką się skraca, zostaje 2. Mamy A kwadrat pierwiastków z 3 na 2, dodać 3 A kwadrat. Za A wstawiamy 10. Mamy 10 kwadrat pierwiastków z 3 na 2, dodać 3 razy 10 do kwadratu. 10 kwadrat to jest 100 pierwiastków z 3 na 2, dodać 3 razy 100, czyli dodać 300. Czyli mamy 50 pierwiastków z 3, dodać 300. 50 pierwiastków z 3, dodać 300, to jest odpowiedź C. Rozwiąż nierówność x kwadrat minus 3x plus 2 mniejsze od 0. Na początku wypiszmy sobie współczynniki. A to jest to, co przy x kwadrat, czyli 1. B to jest wyraz, to jest to, co przy x, czyli minus 3. A C to jest wyraz wolny, czyli 2. No i teraz liczymy sobie na początku deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac, czyli minus 3 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 2. Mamy zatem minus 3 do kwadratu 9, odjąć 8, czyli delta to 1. Następnie liczymy pierwiastek z delty, czyli u nas to jest pierwiastek z 1, czyli 1. No i następnie miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No i zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Minus b, czyli minus minus 3 to jest 3, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1, 3 odjąć 1 to jest 2, 2 na 2 to jest 1 i teraz x2 to będzie 3, dodać pierwiastek z delty, czyli dodać 1 na 2a, czyli na 2 razy 1. Mamy 4 drugie, czyli 2. Miejsca zerowe to 1 oraz 2. Zaznaczamy sobie je na osi. Tu mamy 1, tutaj mamy 2. Ramiona funkcji idą do góry, ponieważ współczynnik a jest większy od 0. I teraz pytają się tutaj, gdzie funkcja jest mniejsza od 0. Ten znak mniejszości właśnie pyta nas, gdzie jest funkcja ujemna. Ujemna jest tam, gdzie leży pod osią x, czyli w tym obszarze od 1 do 2. Czyli odpowiedzią jest x należący od 1 do 2. Udowodnij, że iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 16, czyli 1 razy 2 razy 3 i tak dalej aż do 16, jest podzielny przez 2 do 15. Tutaj będzie troszkę zabawy z tym zadaniem, ale wypiszmy po kolei te wszystkie liczby. Czyli mamy 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy 11 razy 12 razy 13 razy 14 razy 15 i razy 16. I teraz wszystko rozkładamy na czynniki, tak żeby wyłapać dwójki. Już pokazuję, o co chodzi. Z jedynką nic nie zrobimy, to przepisujemy. Dwójka jest sama w sobie dwójką, także nic z nią nie robimy. 3 jest liczbą pierwszą, także nic nie robimy. No ale 4 zapisujemy, że to jest 2 razy 2, czyli 2 do kwadratu. Piątka jest liczbą pierwszą, czyli nic nie robimy. Przepisujemy 5. Z szóstką. Szóstka to jest 2 razy 3. Siódemka to jest 7, liczba pierwsza. Ósemka to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do trzeciej. Dziewiątka to jest 3 razy 3, ale my szukamy dwójek, możemy to wziąć i zapisać jako 3 razy 3. Dziesiątka to jest 2 razy 5. Jedenastka to jest liczba pierwsza. Dwunastka to jest 4 razy 3, czyli to jest 2 do drugiej, bo 4 razy 3. Dalej, trzynastka jest liczbą pierwszą. Czternastka to jest 2 razy 7. Piętnastka to jest 3 razy 5. I szesnastka to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do potęgi czwartej. No i teraz policzmy sobie, ile tutaj mamy dwójek. Tu jest 2 do pierwszej,
Tu mamy 2 do drugiej, tutaj mamy dwójkę, tu mamy 2 do trzeciej, tu mamy 2, tu jest 2 do drugiej, tu jest 2 i tu mamy 2 do czwartej. No to wypiszemy sobie, albo policzmy od razu. 2 do pierwszej razy 2 do drugiej to jest 2 do trzeciej. Razy 2 to jest 2 do czwartej. Razy 2 do trzeciej to jest 2 do siódmej. Razy 2 to jest 2 do ósmej. Razy 2 do drugiej to mamy 2 do dziesiątej. Razy 2 to jest 2 do 11 i razy 2 do 4 to jest 2 do potęgi 15 razy wszystko to, co zostało, czyli przepisuję pozostałe liczby, czyli mamy 1 razy 3 razy 5 razy 3 razy 7. Tutaj mamy razy 9. Tutaj mamy 5 razy 11 razy 55. Tutaj mamy 3 razy 13, czyli razy 39. I tutaj mamy 7 razy 3, to jest 21. I razy jeszcze 5. Zobaczmy, że w tym nawiasie mamy jakąś liczbę naturalną. To jest naturalne. 2 do 15 potęgi razy jakaś liczba naturalna jest oczywiście podzielne przez 15, no bo 2 do 15 razy cokolwiek naturalnego musi się dzielić przez 2 do 15, co kończy dowód. I taki komentarz słowny można by tutaj po prostu napisać. Kąt alfa jest ostry, sinus alfa równa się 1 czwartej. Oblicz, ile to jest 3, dodać 2 tangensy kwadrat alfa. W tym celu zrobimy sobie za chwilę rysunek trójkąta prostokątnego, tylko powiedzmy ważną sprawę. Jeżeli kąt alfa jest ostry, to wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych będą dodatnie. Dlatego możemy sobie albo tutaj skorzystać z jedynki trygonometrycznej, albo policzyć to na trójkącie prostokątnym. Ja narysuję sobie trójkąt prostokątny. Zaznaczymy kąt prosty, zaznaczymy kąt alfa. Teraz musimy pamiętać, że sinus to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej, czyli do 4. Czyli sobie zaznaczymy tutaj 1, tutaj 4, tylko musimy pamiętać, że to nie znaczy, że ten bok ma długość 1, a ten bok ma długość 4, tylko proporcja między bokami jest 1 do 4. Jeżeli to jest zadanie otwarte, to wpiszmy sobie tutaj x dla bezpieczeństwa i policzymy sobie teraz bok B, bo do tangensa będzie potrzebny bok B, bo tangens to jest A do B. No to liczymy b kwadrat dodać 1x do kwadratu równa się 4x do kwadratu. Czyli b kwadrat plus x kwadrat to jest 16x kwadrat. X kwadrat przerzucamy na drugą stronę, mamy b kwadrat to jest 15x kwadrat. Pierwiastkujemy stronami, nasze b to jest pierwiastek z 15x lub minus pierwiastek z 15x. No ale długość boku nie może być ujemna, dlatego odrzucamy ten wynik. Czyli mamy b równe pierwiastkowi z 15x. Wówczas nasz tangens alfa to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli to jest 1x, do przy prostokątnej leżącej obok kąta, czyli pierwiastek z 15x. X-y się tutaj skracają, mamy 1 przez pierwiastek z 15. I ten 1 przez pierwiastek z 15 tutaj wstawiam. Czyli otrzymujemy 3, dodać 2 razy tangens alfa, 1 przez pierwiastek z 15 do kwadratu. Czyli będzie 3 dodać 2 razy 1 piętnasta. Czyli mamy 3 i 2 piętnaste. I to jest wynik. Odpowiedź 3 i 2 piętnaste. Liczby 2x plus 1, 6 oraz 16x plus 2 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x. W tym zadaniu skorzystamy z własności trzech kolejnych elementów ciągu arytmetycznego. Ta własność jest zapisana w tablicy i ona mówi tyle. Jak mamy trzy kolejne elementy a, b i c, to a plus c na 2 daje nam wyraz środkowy, czyli b. Czyli tutaj jest nasze a, tu jest nasze b, to jest nasze c. Teraz piszemy a plus c na 2, czyli u nas 2x plus 1 dodać 16x plus 2 na 2 daje wyraz środkowy, czyli 6. Mnożymy sobie stronami przez mianownik, czyli będziemy mieli 2x plus 16x to jest 18x, 1 plus 2 to jest 3, równa się 6 razy 2, czyli 12. 3 przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku,
mamy 18x, to jest 12 minus 3. Czyli 18x to jest 9. Dzielimy sobie stronami przez 18x, to jest 9 osiemnastych, czyli 1 druga. No i mamy odpowiedź do zadania. X jest równy 1 drugiej. Na bokach trójkąta równobocznego ABC, na zewnątrz tego trójkąta, zbudowano kwadraty ABDE, CBGH i ACKL. Udowodnij, że trójkąt KGE jest równoboczny. Trójkąt KGE. Zaznaczmy może na zielono ten trójkąt. Coś w tym stylu. Dowód w tym zadaniu przeprowadzimy na podstawie przystawania trójkątów. Ja za chwilę pokażę, że trójkąt EDG przystaje do trójkąta GHK i przystaje do trójkąta KLE. Jak to pokazać? Zanim to pokażemy, najpierw poprowadźmy tutaj linie łączące, tworzące właśnie te trójkąty. Proszę. No i pokażemy to z cechy kąt, bok, kąt. Pokażę, że w zasadzie trzy kąty będą takie same i jeden bok odpowiadający też będzie taki sam. Zobaczmy, ponieważ wyjściowy trójkąt ABC był trójkątem równobocznym, to tutaj oznaczam A, tutaj oznaczam A i tutaj oznaczam A. Ponadto wiemy, że na bokach tego trójkąta dobudowano kwadraty, czyli tutaj też jest A, tutaj też jest A, tutaj też jest A, tutaj też jest A, tutaj też jest A. No i wszędzie w tych krawędziach byśmy mogli sobie dopisać A. No to dopiszmy. Teraz śledzimy kąty. Zobaczmy. Tutaj mam 60 stopni. Tutaj mam 90 stopni. Tutaj też mam 90 stopni. To tutaj ile będzie stopni? No dopełni się do 360, czyli będzie 120 stopni. Przez analogię tutaj mam 60. Tu mam 90 bok kwadrat, tu mam 90 bok kwadrat, czyli tutaj też mam 120 stopni. I tak samo 120 stopni znajdziemy tutaj. Tu jest 60, tu jest 90 i tu jest 90. Zauważmy zatem, że trójkąt LEA, jak i trójkąt DBG, jak i trójkąt K, tutaj było CH, to są takie same trójkąty przystające. Mają kąt rozwarty wszędzie 120 stopni i tutaj te ramiona mają długość A. Czyli to są trójkąty przystające. Czyli tutaj mam odcinek X, tutaj mam odcinek X. Tak samo tutaj mamy odcinek X. Co nam to dało? Dało nam to tyle, że już wiemy, że w trójkącie EDG mamy bok A oraz X. Tak samo w trójkącie GHK mamy bok A oraz X. I tak samo w trójkącie KLE mamy bok A oraz bok X. Czyli dwa boki już są tej samej długości, czyli jesteśmy już bardzo blisko cechy przystawania trójkątów. Teraz trzecią rzecz, którą pokażę. Pokażę, że te kąty rozwarte w naszych trójkątach KLE, w trójkącie EDG i w trójkącie GHK są takie same. Jak tego dokonam? No znowu śledząc kąty. Zobaczmy, tu mamy 90 stopni, to jest kwadrat, czyli tutaj też będzie 90 stopni odtąd dotąd. Podobnie tutaj też będę miał 90 stopni i podobnie tutaj też będę miał 90 stopni. No to teraz znajdziemy ten kąt. Jak on ma miarę? Tu było 120 i to jest trójkąt równoramienny. Czyli te dwa małe kąty muszą mieć po 30 stopni. Tu i tu mamy 30 stopni, żeby się sumowało do 180. Przez analogię, tu mam 120 i znowu mam trójkąt równoramienny, to tu musi być 30 stopni i tutaj też musi być 30 stopni. I tak samo tutaj będziemy mieli 30 stopni oraz 30 stopni. W takim razie zobaczmy, że w trójkącie KLE, kąt rozwarty KLE, czyli kąt KLE, jest równy kątowi EDG, EDG jest równy kątowi tutaj GHK.
I ile wynosi? 90 plus 30, 90 plus 30, 90 plus 30, czyli 120 stopni. To są takie same kąty. Zobaczmy zatem, czy mamy jaką cechę? Mamy cechę bok, kąt, bok przystawania trójkątów. Przystawania trójkątów. Czyli możemy stwierdzić, czyli po prostu zapisać tutaj w dowodzie komentarz słowny, że zauważyliśmy, że dwa boki są takiej samej długości i kąt między nimi jest tej samej długości. Zatem trójkąty EDG, GHK i KLE są przystające. Czyli z tego tutaj sobie wnioskujemy, że trójkąt EDG jest przystający do trójkąta GHK i jest przystający do trójkąta KLE. A skoro one są przystające, no to wszystkie boki odpowiadające są tej samej długości. Czyli z tego wniosek, że odcinek KG jest równy odcinkowi GE, jest równy odcinkowi EK co kończy dowód. Bo mieliśmy pokazać, że ten trójkąt KGE jest trójkątem równobocznym, a skoro ma wszystkie boki tej samej długości, no to musi być trójkątem równobocznym. Punkty A i B leżą na okręgu o środku O. Dzielą ten okrąg na dwa łuki, których stosunek długości jest równy 7 do 5. Oblicz miarę kąta środkowego opartego na krótszym łuku. Czyli chodzi o ten kąt środkowy. Czyli zobaczcie, tutaj proporcja tych łuków jest 5 do 7. Czyli tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tutaj autor zadania już podzielił na 7 takich łuków. Tutaj mam 5 łuków. Teraz podzielmy sobie tutaj na 5 łuków. Teraz zobaczymy, ile przypadnie na jeden łuk. W sumie mamy 5 plus 7, czyli 12 łuków. I 12 łuków, na 12 łuków przypada cały kąt, czyli 360 stopni. My dzielimy sobie przez 12, czyli jeden łuk. To będzie 360 podzielić na 12, czyli 30 stopni. Czyli jeden taki łuk to jest 30 stopni. Tu mam 30, tu mam 30, tu mam 30 i tu mam 30 i tu mam 30 stopni. Zatem kąt środkowy AOB ma miarę 150 stopni. I to jest koniec zadania. Oblicz miarę kąta środkowego opartego na krótszym łuku. Odpowiedzią jest to. Dane są dwa pudełka, czerwone i niebieskie. W każdym z tych pudełek znajduje się 10 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10. Z każdego pudełka losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka. W tym zadaniu skorzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi. No i teraz tak, ustalmy najpierw omegę, czyli wszystkie możliwe zdarzenia, czyli moglibyśmy zapisać A zdarzenia sprzyjające. I omega wszystkie możliwe zdarzenia. I teraz tak, ile wynosi omega u nas? Mamy dwa pudełka, w każdym z pudełek mamy 10 kul ponumerowanych od 1 do 10, czyli przy pierwszym losowaniu mam 10 możliwości, przy drugim losowaniu też mam 10 możliwości, czyli jest w sumie 100 możliwości, czyli omega to 100. I teraz oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka. Czerwone pudełko jest jako pierwsze, niebieskie jest jako drugie. Czyli chcemy, aby pierwszy numer był mniejszy od drugiego numeru. Czyli jakie to będą zdarzenia? Z jedynką, czyli losowanie, gdzie jedynka jest na pierwszym miejscu, to może być jedynka z dwójką, jedynka z trójką, bo jedynka jest mniejsza od dwójki, jedynka jest mniejsza od trójki, jedynka jest mniejsza od czwórki, jedynka jest mniejsza od piątki, jedynka jest mniejsza od szóstki, 1, 7, 1, 8, 1, 9 i 1, 10.
Zobacz, mamy tutaj ile zdarzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Stąd wyszło nam 9 zdarzeń. Teraz, gdy na kuli czerwonej wypadła dwójka, no to od dwójka jest mniejsza od trójki, od czwórki, od piątki, od szóstki, od siódemki, od ósemki, od dziewiątki, od dziesiątki. Zobacz, tutaj będzie o jedno mniej zdarzenie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zdarzeń. No i widzimy już regułę tutaj, jaka będzie. Jak na pierwszym miejscu będziemy mieli trójkę, to takich zdarzeń będzie znowu o jeden mniej, czyli 7. Z czwórką na początku będzie 6 zdarzeń, później 5, 4, 3, 2 i 1 zdarzenie. Czyli będziemy mieli w sumie zdarzeń sprzyjających, jakbyśmy sobie porozpisywali. 6 dla 7, dla 8, dla 9. Wszystkich zdarzeń sprzyjających to będzie suma tych tutaj liczb. Sumujmy, ile to jest. 9 plus 8, 17. 17 plus 7, 24. Plus 6, 30. Plus 5, 35. 39, 42, 44, 45. Nasze A to 45, tak naprawdę moc A to 45. Czyli moc A to jest 45 przez 100. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 45 setnych. Dzielimy górę i dół przez 5, mamy 9 dwudziestych. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 9 dwudziestych i to jest odpowiedź do zadania P od A 9 dwudziestych. Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Przekątna każdego boiska jest równa 65. Boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą niż boisko w pierwszej szkole, ale szerokość o 8 metrów mniejszą. Oblicz długość i szerokość każdego z tych boisk. Czyli mamy sobie dwa prostokątne boiska. Narysujmy te boiska. Oczywiście rysunek jest tylko pomocniczy. Pierwsze boisko, pierwsza szkoła. Przekątna ma długość 65. I drugie boisko. Drugie boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą, ale szerokość o 8 metrów mniejszą, czyli jest takie bardziej kiszkowate. Załóżmy. Czyli tutaj niech będzie X, tutaj niech będzie Y, czyli długość o 4 metry większą, X plus 4, ale szerokość o 8 metrów mniejszą, czyli Y odjąć 8 i tutaj mamy tę samą przekątną 65. I teraz zastosujmy sobie twierdzenie Pitagorasa dwukrotnie, tylko zróbmy najpierw założenia. Długości boków muszą być większe od zera, czyli x większe od zera, y większe od zera oraz x plus 4 większe od zera, czyli x większe od minus 4 i y minus 8 większe od zera, czyli y większe od 8. To zachodzi, tym bardziej, bo mamy określone, że x jest większe od zera i y jest większe od zera. Także ten warunek jakby nadpisuje już ten warunek, no i dodatkowo y musi być większe od 8. I teraz, gdy mamy już zrobione założenia, no to liczymy sobie z Pitagorasa. W pierwszej szkole z Pitagorasa mamy x kwadrat plus y kwadrat daje nam 65 kwadrat. W drugiej szkole mamy x plus 4 do kwadratu dodać y minus 8 do kwadratu równa się 65 do kwadratu, bo mamy tutaj Pitagorasa. I teraz tak, pierwsze równanie przepisuję. W drugim równaniu stosujemy wzory skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu i a minus b do kwadratu, czyli będzie x kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy x razy 4, czyli plus 8x plus 4 do kwadratu, czyli 16, dodać y minus 8 do kwadratu to jest y kwadrat minus 2ab, 2 razy y razy 8 to jest minus 16y plus 8 do kwadratu, czyli 64, ma się równać 65 do kwadratu. No i teraz zobaczmy, jak ten układ najprościej rozwiązać. Proponuję od dolnej linii odejmijmy górną linię. Co otrzymamy? Podkreślamy i odejmujemy. Zniknął x kwadrat i y kwadrat. Czyli 65 kwadrat minus 65 kwadrat tutaj będzie 0.
Teraz zobaczmy, x kwadrat minus x kwadrat zniknie x kwadrat, y kwadrat minus y kwadrat zniknie y kwadrat. Czyli zostaje nam 8x plus 16 minus 16y plus 64 daje nam 0. 16y sobie możemy na drugą stronę przerzucić, czyli będziemy mieli 8x i tutaj jest 16 plus 64 to jest 80. 8x plus 80 równa się 16y. Podzielmy sobie przez 16 stronami. Y to będzie 1 druga x, połowa x i 80 na 16, czyli plus 5. 1 druga x plus 5. Bierzemy sobie za y, wstawiamy 1 drugą. Za y wstawiamy sobie teraz to miejsce 1 drugą x plus 5. Co otrzymamy? Będziemy mieli tak. X kwadrat dodać w nawiasie 1 druga x plus 5 do kwadratu równa się 65 do kwadratu. Czyli mamy x kwadrat dodać. Tutaj wzór skróconego mnożenia a do kwadratu to jest 1 czwarta x kwadrat plus 2 razy 1 druga razy 5, czyli plus 5x plus 5 do kwadratu, czyli plus 25 równa się 65 do kwadratu. Mamy zatem 5 czwartych x kwadrat plus 5x plus 25 i minus 65 do kwadratu. Policzmy sobie, ile to jest 65 do kwadratu. 4225, czyli odjąć 4225 równa się 0. Mamy 5 czwartych x kwadrat plus 5x minus 4200 równa się 0. Razy 4 mamy 5x kwadrat plus 20x minus, tutaj mamy 16800 równa się 0. Podzielmy sobie teraz jeszcze przez 5. Mamy x kwadrat plus 4x. Teraz 16800 podzielimy sobie na 5 na kalkulatorze, żeby się nie pomylić. 16800 dzielimy sobie na 5. Można oczywiście w głowie spróbować. 3360, czyli mam tutaj minus 3360 równa się 0. No i liczymy deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac, czyli u nas będzie a to 1, b to 4c to minus 3360, czyli będziemy mieli 4 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy minus 3360, czyli mamy tak naprawdę 16, dodać, 4, bo 2 minusy dają plus, 4 razy 3360. Pomnóżmy sobie przez 4. Mamy 13440. Czyli będzie 16 dodać 13440. Co tutaj otrzymamy? Czyli będzie 13456. No i zobaczmy, czy wyjdzie z tego ładna delta. Dodać 16 tutaj. No i liczymy na ładną deltę. Jest ładna delta. 116. Ładny pierwiastek z delty. 116. No i liczymy sobie x1 oraz x2. Jak już wyszedł ładny pierwiastek z delty przy tak dużych liczbach, no to ciężko taki przypadek. Minus b. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. A x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, czyli minus 4, odjąć pierwiastek z delty, czyli 116 przez 2a, czyli przez 2. Mamy minus 120 na 2a, czyli na 2, czyli minus 60. To jest oczywiście sprzeczne, bo długość boku x z założenia jest dodatnie. I teraz x2 minus b, czyli minus 4 plus 116 przez 2a, czyli mamy, to jest 112 na 2. 112 na 2 to jest 56. Nasze x2 to jest 56. I teraz tak, x2 jest oczywiście wynikiem pasującym tutaj do założeń. Oni się tutaj pytają o długość i szerokość każdego z tych boisk. No to w pierwszej szkole długość boiska to będzie 56,
Wtedy y mamy wyznaczony. Y to jest 1 druga, stąd go bierzemy, x plus 5, czyli u nas to będzie 1 druga razy 56 plus 5. 1 druga z 56 to jest 28 plus 5 to jest 33. Czyli tutaj y to jest 33. Czyli pierwsze boisko ma wymiary długość, szerokość 56 na 33. Natomiast drugie boisko to jest x plus 4, czyli 56 plus 4, czyli 60 na y minus 8, czyli y to było 33, odjąć 8, czyli na 25. O, tutaj sobie weźmy podkreślenie. Czyli odpowiedź zrobimy na tym rysunku. Pierwsze boisko ma wymiary 56 na 33, drugie boisko ma wymiary 60 na 25. Ile jest liczb pięciocyfrowych spełniających jednocześnie następujące cztery warunki? Cyfra setek, dziesiątek, jedności są parzyste. Cyfry setek, dziesiątek, jedności są parzyste. Cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek. Cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności. W zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9. Spróbujmy sobie obrazowo zapisać te warunki. Mamy liczbę pięciocyfrową. Wiemy, że cyfra setek, dziesiątek i jedności, że one są parzyste, czyli tutaj mamy parzystą, parzystą, parzystą. Wiemy, że cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek i wiemy, że cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności i wiemy, że w zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9. Na początku zajmiemy się wypisaniem tych możliwych trzech ostatnich cyfr. Cyfry setek, dziesiątek, jedności. Wiemy, że te cyfry, one są parzyste, czyli zacznijmy może tak, od wpisania to jest 0. Jeżeli tu jest 0, to tu musi być co najmniej 2, a tu musi być co najmniej 4. Czyli tak, 0, 2, 4. Możemy zrobić 0, 2, tutaj powiększyć o 2, czyli jest 6. 0, 2, 8. No już więcej parzystych nie mamy, czyli przesuwamy teraz do drugą, powiększamy o 2. Czyli będzie 0, 4, 6, 0, 4, 8. Później to drugą powiększmy znowu o 2, mamy 0, 6, 8. Już więcej nie możemy powiększać, bo nie mamy większej cyfry parzystej. Czyli teraz to ostatnie stanowisko powiększamy o 2, czyli mamy 2, 4, 6, taki minimalny scenariusz. 2, później 4, 8, czyli to ostatnio powiększyłem o 2. Może być też ta druga powiększona o 2, czyli 2, 6, 8. No i ostatni scenariusz, czyli tą ostatnią cyfrę, ustawiam jako czwórkę. Tu mamy 4, tu musi być 6, a tutaj musi być 8. Więcej nie ma, bo to jest jedyna taka trójka kończąca się na liczbie 4. Zobaczmy, ile mamy takich scenariuszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć takich możliwych scenariuszy. Czyli zobacz, mamy taką sytuację. Pierwsze dwie cyfry, na razie nic o nich nie mówimy. I trzy cyfry ostatnie, one mogą być ułożone na 10 możliwości. Czyli te trzy ostatnie cyfry możemy na 10 możliwości ułożyć. Tę dziesiątkę sobie zostawmy. Teraz z dodatkowych warunków wiemy, że w zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9. Teraz uzupełnijmy pierwsze dwie cyfry. Nie może wystąpić dziewiątka, czyli na pierwszym miejscu nie mogę postawić dziewiątki, no i nie mogę też postawić zera, no bo liczba nie zaczyna się od zera. Czyli mam tutaj do wyboru wszystkie liczby od 1 do 8, czyli 8 możliwości. Na drugim miejscu już możemy postawić 0, czyli mamy tutaj 9 możliwości. Bo to mogą być dowolne cyfry od 0 do 8, czyli 9 możliwości. No i zliczając wszystkie możliwości, jakby wszystkie przypadki, no to możemy zapisać, że to jest 8 razy 9 razy 10, bo tutaj następuje reguła mnożenia. 9 razy 10, 90, 90 razy 8, to jest 720. Czyli odpowiedź mamy 720 możliwości. Czyli 720 takie liczby. Podstawą ostrosłupa ABCDW jest prostokąt ABCD. Krawędź boczna DW jest wysokością tego ostrosłupa. Krawędzie boczne AW, BW i CW mają następujące długości. AW
ma długość 6, BW ma długość 9 i CW ma długość 7. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Aby policzyć objętość ostrosłupa, musimy skorzystać ze wzoru 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Zobaczmy, wysokości nie mamy. Wiemy tylko, że krawędź WD, czy tam DW jest wysokością, czyli ta z tyłu krawędź. I musimy mieć pole podstawy. Pola podstawy też nie mamy. W podstawie mamy prostokąt ABCD, tylko nie znamy długości jego boku. Czyli nie znamy tego boku, nie znamy tego boku. Między nimi tutaj jest kąt prosty. Tak samo jak tutaj mamy kąt prosty. No to teraz musimy znaleźć A, musimy znaleźć B i musimy znaleźć H. W tym celu układamy tutaj równania następujące. Pierwszy Pitagoras będzie z trójkąta ADW. I powiemy sobie A kwadrat plus H kwadrat daje 6 kwadrat. A kwadrat plus H kwadrat daje nam 6 do kwadratu. Drugi Pitagoras będzie z trójkąta CDW. I będziemy mieli tak, B kwadrat plus H kwadrat daje nam 7 do kwadratu. I trzeci trójkąt, weźmiemy trójkąt WDB. I teraz tutaj mamy przekątną prostokąta. Przekątna prostokąta o bokach A i B to jest pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat. Zapamiętajmy to. W takim razie liczymy sobie z Pitagorasa. Pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat do kwadratu dodać H kwadrat daje nam 9 kwadrat. I mamy układ trzech równań z trzema niewiadomymi. Przepiszmy ten układ, tylko już uporządkujmy zapis. A kwadrat plus H kwadrat daje nam 36. Później B kwadrat plus H kwadrat to jest 49. I później A kwadrat plus B kwadrat pod pierwiastkiem do kwadratu to jest A kwadrat plus B kwadrat plus H kwadrat równa się 81. No i teraz, co możemy tutaj zrobić? Proponuję od trzeciej linii odjąć drugą i pierwszą. Czyli zobacz, będzie h kwadrat minus h kwadrat minus h kwadrat, to zostaje nam minus h kwadrat. B kwadrat odjąć b kwadrat się zredukuje, a kwadrat odjąć a kwadrat też się zredukuje. Czyli mamy tutaj minus h kwadrat, to się równa 81 minus 49 minus 36. Czyli jeszcze raz powtarzam, od trzeciej linii odejmujemy drugą i pierwszą linię. Mamy minus h kwadrat, to się równa i tutaj od 81 odejmujemy 49 i 36. Wychodzi nam tutaj minus 4. Dzielimy stronami przez minus 1. H kwadrat to jest 4. Czyli H jest dwójką lub H jest minus dwójką, ale wynik ujemny odrzucamy. H równe minus 2 odrzucamy. Czyli zostaje nam H równe 2. Gdy mamy H, to już nie jest problemem policzyć A i B. Wstawiamy sobie dwójkę w to miejsce i w to miejsce, czyli A kwadrat dodać 2 kwadrat daje nam 36, czyli A kwadrat to jest 36 odjąć 4, czyli 32. A kwadrat to 32. Ponadto to samo z B kwadrat, czyli za B na razie nic nie wstawiamy, mamy B kwadrat dodać 2 kwadrat daje nam 7 kwadrat, czyli 49. Czyli B kwadrat to jest 49 odjąć 4, czyli 45. Nasze B kwadrat to jest 45, czyli B jest pierwiastkiem z 45. Teraz objętość, przypominam, to jest 1 trzecia pola podstawy. Nasze pole podstawy to jest A razy B, to jest pole prostokąta, razy wysokość, czyli razy H. Podstawiamy wartości, mamy 1 trzecią, nasze A. Zobaczmy, skoro a kwadrat to jest 32, no to a to jest pierwiastek z 32 lub minus pierwiastek z 32, ale wynik ujemny oczywiście odrzucamy, tak jak tutaj b to jest również minus pierwiastek z 45, ale ujemne odrzucamy, czyli zapiszmy jeszcze założenie, że a większe od 0, b większe od 0 i h większe od 0. Oczywiście założenia są oczywiste, ale warto gdzieś tam zapisać zawsze. Czyli mam 1 trzecią razy A, czyli razy pierwiastek z 32, razy B, czyli razy pierwiastek z 45 i razy nasze H, czyli razy 2. Proponuję jeszcze rozłożyć na czynniki pierwiastek z 32 i pierwiastek z 45, czyli nasze A to będzie pierwiastek z 16 razy 2, czyli to są 4 pierwiastki z 2,
a nasze b to będzie pierwiastek z 9 razy 5, czyli 3 pierwiastki z 5. I podstawiamy te wartości, czyli 1 trzecia razy pierwiastek z 32, czyli 4 pierwiastki z 2, razy pierwiastek z 45, czyli 3 pierwiastki z 5. Trójki się nam skracają, czyli mamy 4 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 5, czyli z 10. I tutaj jeszcze mamy tę dwójkę, czyli razy 2, czyli w sumie mamy 4 pierwiastki z 10 razy 2, 8 pierwiastków z 10 jednostek sześciennych. Odpowiedź do zadania. V równa się 8 pierwiastków z 10 jednostek sześciennych.